Tajemnice III Rzeszy. Poszukiwanie bomby Hitlera. Sierpień 1945 roku. Przełomowy moment w historii ludzkości. Przygotowania do użycia broni o sile rażenia, jakiej świat jeszcze nie widział. Amerykański samolot leci zrzucić pierwszą w dziejach bombę atomową. 6 sierpnia 1945 roku portowe miasto Hiroshima w Japonii legło w gruzach. 3 dni później jego los podzieliło Nagasaki. Zginęło ponad 10 tysięcy ludzi. Od bomb zrzuconych na Hiroshimę i Nagasaki zaczęła się era atomowa. Wszyscy przekonali się, jak potężna i przerażająca może być ta broń. To początek nowej ery. Amerykańscy uczeni gorączkowo pracowali nad zbudowaniem bomby. Bardzo się obawiali, że hitlerowskie Niemcy ich uprzedzą. Później twierdzono, że Niemcy porzuciły wcześniej pracę nad bombą atomową. Tymczasem nowe, nieznane dotąd świadectwa i dokumenty mówią co innego. Istnieje interesujący raport marszałka Żukowa dla Stalina z 2 października 1945 roku na temat niemieckiego programu atomowego. Zostały potwierdzone nowe źródła tego raportu. Myślę, że jego najciekawszym fragmentem jest stwierdzenie Żukowa, że Niemcy zbudowali już bombę atomową. Zgodnie z istniejącymi planami konstrukcyjnymi bomba mogła wyglądać tak. Sama myśl o tym budziła przerażenie aliantów. Dlatego w ostatnich miesiącach wojny alianci skupili wszystkie siły, żeby jak najszybciej pokonać III Rzeszę. Czas szybko mijał i trzeba było się śpieszyć. Specjalne oddziały sprzymierzonych poszukiwały tak zwanej cudownej broni Hitlera. Udało im się odkryć wiele tajnych projektów budowanego pod ziemią niemieckiego przemysłu zbrojeniowego. Pod koniec 1944 roku amerykańskie jednostki specjalne odwołały zagrożenie. Niemcy są mocno opóźnione w pracach nad bronią jądrową. Później jednak odkryły miejsca, plany i nazwy dotąd im nieznane, tajne projekty nadzorowane przez SS w różnych ukrytych miejscach na terenie samej Rzeszy, jak i w okupowanych krajach. Prowadzone pod ziemią badania nad bronią masowego rażenia. Część śladów prowadziła w okolice miasta Linz w Austrii. Dopiero od niedawna wiemy o wielu ważnych sprawach na temat III Rzeszy i nazistów. Wiemy o tym dlatego, że pewni ludzie, nie zrażając się, poszukiwali informacji nawet wtedy, gdy władze utrudniały do nich dostęp. Wiosna 1945 roku. Alianci ostatecznie złamali opór Niemców. W ślad za oddziałami walczącymi na froncie przybywały amerykańskie jednostki specjalne szukające zaawansowanej technologicznie niemieckiej broni, na przykład odrzutowych myśliwców, na których Niemcy już latali. Znajdowano też dowody na istnienie innych, niebezpiecznych, tajnych projektów. Amerykańskie doniesienia mówią o broni rozpaczy, która mogłaby zostać zastosowana w ostatnich tygodniach wojny. Obawy aliantów były uzasadnione. Niemcy mieli bardzo groźną broń chemiczną i zapewne sporo jądrowych materiałów wybuchowych, które mogły mieć katastrofalne skutki. Amerykańska armia, przemierzając Turingię, odkryła koło miasta Nordhausen gigantyczną podziemną fabrykę rakiet i pocisków. Zwycięzcy byli pod wrażeniem. Później trafili na więźniów obozów koncentracyjnych i robotników przymusowych. Tysiące z nich zmarło pod ziemią z wyczerpania, głodu i stosowanych przez SS tortur. Amerykanie chcieli zabezpieczyć zdobytą broń i szukali odpowiedzialnych za nią ludzi.
przechwyconych dokumentach i podsłuchanych przekazach radiowych powtarzało się jedno nazwisko. Hans Kammler. Konstruktor i wysoki rangi oficer SS Kammler był częściowo odpowiedzialny za obozy zagłady, takie jak Auschwitz. Z powodu alianckich nalotów przeniósł całą produkcję broni pod ziemię. Kammler był bardzo utalentowanym organizatorem. Nie bał się ryzyka i nic nie mogło go zatrzymać w drodze do celu. Podczas budowy podziemnej fabryki rakiet w Nordhausen zmarło dziesiątki tysięcy ludzi. Ale Kammler nadal prowadził bardzo intensywne prace. Stopniowo Hitler i Himmler dawali mu coraz więcej swobody w dziedzinie rozwoju tajnej broni. W końcu stał się główną osobą odpowiedzialną za tzw. Wunderwaffe. To Hans Kammler, kierujący badania nad tajną bronią, z bezwzględną skutecznością nadzoruje pracę nad projektowaniem i budową niemieckich rakiet. To silnik pocisku V2. Na początku września 1944 roku Niemcy po raz pierwszy wykorzystali pociski rakietowe V2. Miały terroryzować i zabijać mieszkańców Londynu i Paryża. Brytyjczycy obawiali się, że w głowicach V2 mogła znajdować się broń masowej zagłady. Miejsca wybuchów badano licznikami Geigera. Czy była to tylko kwestia czasu? Było jasne, że broń konwencjonalna nie jest dla realizacji ich celów wojskowych wystarczająco skuteczna. Konstruktorzy chcieli zbudować głowice chemiczne albo nawet zupełnie nową broń jądrową, tak żeby doprowadzić do skażenia substancjami radioaktywnymi. Potwierdzają to liczne doniesienia radzieckiego wywiadu. Niemieckie rakiety jednak nie tylko miały stać się bardziej śmiercionośne, miały też docierać dalej. Wiemy, że obok V2 Niemcy pracowali też nad innymi projektami. Ich celem było zwiększenie zasięgu i ładunku pocisków. Szczególnie ważne były dla nich projekty rakiet A9 i A10. Po połączeniu technologii obie rakiety miały mieć wystarczający zasięg, by dotrzeć nawet do Stanów Zjednoczonych. Główny specjalista Hitlera od rakiet, Werner von Braun. Po wojnie konstruował w Stanach Zjednoczonych pociski atomowe. Po klęsce Niemiec mówił o głowicach mających ogromną siłę niszczenia, które miały być dołączone do rakiet. Jedna z gazet nie miała wątpliwości, że chodziło o broń atomową. Ale ile z tych informacji pozostało w sferze planów, a ile zostało zrealizowanych? Jedno jest pewne. SS pracowało nad rozwojem tej i podobnych technologii. W ostatnich 2 latach wojny SS starało się przejąć jak największą kontrolę nad produkcją broni opartej na badaniach naukowych. SS było ewidentnie zainteresowane projektami broni jądrowej i podobnymi. Uczeni pracujący pod kontrolą SS albo we współpracy z SS aż do końca wojny pracowali nad nowymi rodzajami broni. Jak daleko udało się dotrzeć niemieckim naukowcom? Według dokumentów radzieckich w Turingii przeprowadzili 2 próby jądrowe. Wspominają o nich tajne raporty wywiadu wojskowego GRU, odnalezione w archiwach prezydenta Rosji. Najważniejszy raport GRU z 23 marca 1945 roku, krótko przed zakończeniem wojny, opisuje, w jaki sposób test został przeprowadzony. Jeszcze wcześniej, bo w listopadzie 1944 roku, agent donosił o przygotowaniach do testu. Niemcy zamierzają wypróbować nową tajną broń o ogromnej sile niszczenia. Zbudowali już bombę o średnicy 1,5 metra, składającą się z połączonych ze sobą wydrążonych kul.
według planów konstrukcyjnych tak mniej więcej miała wyglądać ta bomba. Igor Kurczatow, kierownik naukowy radzieckiego projektu atomowego, otrzymał bardziej niepokojący raport. Wywnioskował z niego, że niemiecki plan umożliwiłby budowę bomby atomowej działającej na zasadzie implozji. Raport mówił, nasze godne zaufania niemieckie źródło donosi, że Niemcy przeprowadzili w Turyngii dwa próbne wybuchy o ogromnej sile. W promieniu 600 metrów zostały powalone wszystkie drzewa. Jeńcy wojenni umieszczeni w centrum wybuchu po prostu wyparowali często bez śladu. Poza tym zaobserwowano silną radioaktywność. Oznacza to, że agent był obecny przy wybuchu albo miał dostęp do ścisłego kierownictwa i otrzymywał pełne informacje o próbie. Mamy pewność, że ta informacja pochodziła ze sprawdzonego, godnego zaufania źródła, które miało dostęp do okręgów SS odpowiedzialnych za rozwój broni atomowej. Tymczasem w marcu 1945 roku Kurczatow zameldował Stalinowi, że zważywszy na stosunkowo słabą siłę wybuchu, nie jest do końca przekonany, że Niemcy dokonali próby bomby atomowej zgodnie z przekazanymi planami konstrukcyjnymi. Chodzi raczej o jakiś mniej potężny model próbny. Radziecki specjalista od broni atomowej Siergiej Dawidow zbadał plany niemieckiej bomby i stwierdził, że była bardzo dobrze wymyślona. Byłem pod wrażeniem, jak pomysłowy i dopracowany pod względem naukowym był ten dokument. Nie mógł pochodzić od zwykłego agenta, ale od wykształconej osoby ze znajomością tej dziedziny wiedzy. Opisy są tak szczegółowe, jakby sporządził je sam twórca bomby. W niemieckich planach konstrukcyjnych radzieccy fizycy znaleźli elementy o wysokim stopniu zaawansowania. Była tam na przykład lampa wyładowcza rurowa wysokiego napięcia, taka jaka była później używana w bardziej nowoczesnej broni. Siergiej Dawidow, który sam testował wcześniej radziecką broń atomową, znalazł zadziwiające podobieństwa. To jest jak kopia którejś z naszych bomb, a może to nasza bomba jest kopią? Po wojnie Stalin miał jedno pytanie, jak daleko zaszli Niemcy? Jesienią 1945 roku marszałek Żukow donosił. Niemcy osiągnęli dobre wyniki w badaniach teoretycznych, praktycznych oraz w zastosowaniu energii jądrowej, co skutkowało konstrukcją bomby atomowej. Opierając się na informacjach zebranych przez Armię Czerwoną w radzieckiej strefie okupacyjnej Niemiec, raport Żukowa próbował określić poziom wiedzy, jaki osiągnęli niemieccy specjaliści. Zgromadzone informacje pozwoliły wysnuć wniosek, że Niemcy istotnie stworzyli broń jądrową. Ale gdzie ta broń została zbudowana i skąd pochodził uran użyty do jej produkcji? Dostępne źródła nie dostarczają żadnych informacji, istnieją jednak doniesienia o testach. Informacje o próbach nowej niemieckiej broni w Turyngii pod koniec marca 1945 roku dotarły nie tylko do Rosjan, ale również do naczelnego dowódcy wojsk amerykańskich generała Eisenhowera. Otrzymał on raport niemieckiego oficera, który był świadkiem testu. Eisenhower wysłał wtedy rekonesans lotniczy we wskazany rejon, ale niczego nie wykryto. Raport wywiadu francuskiego z kwietnia 1945 roku opisywał test jako tak zwaną bombę elektroatomową. Podczas tej próby, która miała ograniczony zasięg, zostali spaleni radzieccy i polscy jeńcy wojenni. A raport kończył się stwierdzeniem, że test stanowił technologiczną rewolucję. W
W połowie kwietnia 1945 roku amerykańskie oddziały dotarły do wojskowego poligonu Hillersleben w okolicach Magdeburga. Teren został zbadany przez techniczną jednostkę wywiadu wojskowego. Dokonuje ona zadziwiających odkryć, o czym jej dowódca, pułkownik Keck, natychmiast melduje Waszyngtonowi. Dowiedzieliśmy się tutaj, że Niemcy zaszli daleko w budowie bomb atomowych. Zrobili znaczne postępy i bardzo zbliżyli się do rozwiązania problemu. Na podstawie tego dokumentu nie jesteśmy w stanie stwierdzić, co dokładnie znaleźli Amerykanie. Istotnie była mowa o pracy nad bombą atomową. Nie wiemy jednak, czy znaleziono prawdziwe dokumenty lub inne materiały. Jest to z pewnością wskazówka, że w Hillersleben działo się coś, o czym wcześniej nie wiedzieliśmy. Amerykańska jednostka specjalna o nazwie ALSOS szukała dowodu na to, że Niemcy pracowali nad bronią atomową. Poszukiwała reaktorów albo wirówek, które mogłyby być wykorzystane do produkcji materiału rozszczepialnego. W położonym na południu miasteczku Haigerloch dokonali pewnego odkrycia. Instytut fizyki imienia cesarza Wilhelma, w którym pracował Werner Heisenberg, został ewakuowany z Berlina do Haigerloch. Heisenberg i inni uczeni zbudowali tam to, co nazwali eksperymentalnym uranowym reaktorem jądrowym. Były to sześciany metalicznego uranu zawieszone w pojemniku z ciężką wodą. Ten eksperyment prawie doprowadził do osiągnięcia punktu krytycznego, który pozwoliłby na rozpoczęcie samopodtrzymującej się reakcji łańcuchowej. Laureat Nagrody Nobla, najwybitniejszy niemiecki fizyk Werner Heisenberg, był postacią kontrowersyjną. Po wojnie utrzymywał, że chciał uniemożliwić Hitlerowi zbudowanie bomby atomowej. Zdaniem innych Heisenbergowi zabrakło po prostu środków i wiedzy, żeby samemu stworzyć bombę dla Hitlera. A to jeszcze inny trop. Teren testów artyleryjskich niemieckiej armii w Kummersdorf koło Berlina. Tutaj również odnaleziono eksperymentalny reaktor, który uległ awarii prawdopodobnie w wyniku wypadku. W Kummersdorf badania prowadził inny fizyk, Kurt Dibner. Z dokumentów można śmiało wnioskować, że Dibner chciał przejść od tych eksperymentów do budowy bomby atomowej. Ale również tutaj Niemcom nie udało się wyprodukować materiału rozszczepialnego niezbędnego do skonstruowania bomby. Na terenie prób w Hillersleben Amerykanie znaleźli ślady działalności wybitnych niemieckich specjalistów od materiałów wybuchowych kierowanych przez Ericha Schumana. Dla zbudowania bomby chcieli wykorzystać wypróbowaną metodę ładunku kumulacyjnego wykorzystywaną w granatnikach przeciwpancernych. Ładunek kieruje energię wybuchu do jednego punktu, dzięki czemu może się przebić nawet przez stalowy pancerz. Nie jest zupełnie jasne, co to było. Nowy typ broni jądrowej, nad którym pracowali wojskowi naukowcy pod koniec wojny, miał prawdopodobnie wykorzystywać wysokie ciśnienie do wywołania reakcji syntezy jądrowej. Jest kwestią dyskusyjną, czy ten sposób by zadziałał. Po wojnie Schumann nazwał go niesprawdzonym pomysłem na bombę atomową. Ta alternatywna koncepcja bardzo różni się od niemieckiej bomby opisanej w raporcie radzieckiego wywiadu GRU. Now,
tym wypadku również nie wiemy, czy to by zadziałało, ale byłoby to coś więcej niż tylko brudna bomba. Brudna bomba zawiera dostępny materiał radioaktywny i go rozprzestrzenia. Tutaj zaś mielibyśmy do czynienia z produkcją nowego materiału radioaktywnego. Ale niezależnie od materiału do syntezy jądrowej, również ta bomba potrzebowałaby niewielkiej ilości wysoko wzbogaconego uranu. Wątpię, żeby mogło im się udać. Z drugiej strony trzeba dodać, że nie mówimy tylko o bombie takiej, jaką zrzucono na Hiroshimę. Wiemy bowiem, że przynajmniej jeden zespół pracował nad innymi projektami. Bomby, które zrzucono później na Japonię, powstały kosztem ogromnego wysiłku Stanów Zjednoczonych, które zatrudniły setki naukowców i stworzyły cały przemysł. Było to niezbędne, żeby uzyskać kilka kilogramów plutonu i kilkadziesiąt kilogramów bardzo wzbogaconego uranu. Poligon White Sands w stanie Nowy Meksyk. Prototyp bomby, jaka zostanie zrzucona na Nagasaki. To tu miała miejsce pierwsza w dziejach ludzkości eksplozja broni masowego rażenia. Niekontrolowana reakcja rozszczepienia jądra atomu uwolniła ogromną energię równą 20 tysiącom ton trotylu. To nie jest coś, co można zrobić w trudnych warunkach przez kilka miesięcy pod koniec wojny. Nie znaczy to jednak, że ludzie tego nie próbowali. Chciałbym bardzo wyraźnie podkreślić, nie ma powodu sądzić, że nie próbowali. Ale jakie ślady pozostawiło kierownictwo nazistów? Zachowały się protokoły z wizyty faszystowskiego dyktatora Rumunii w sierpniu 1944 roku. Kiedy Jan Antonescu spotkał się z Hitlerem, wojska radzieckie zbliżały się już do granic Rumunii. Antonescu rozpaczliwie chciał uniknąć wojny, ale Hitler robił wszystko, żeby utrzymać go po swojej stronie. Poinformował Antonescu o ostatnich osiągnięciach w dziedzinie zbrojeń. Mówił o rakietach V3 i V4 zdolnych jakoby zniszczyć wszelkie życie w promieniu 3 km. To oznaczało, że mogła to być jedynie bomba atomowa albo wielka bomba paliwowo-powietrzna o ogromnej mocy. Niemcy pracowali również nad taką bronią. Ale gdzie to robili i jakim kosztem? Jakie tajemnice kryją niezliczone kopalnie i podziemne budowle III Rzeszy? Wielu z nich dotąd nie zbadano, a właśnie tam mogły być prowadzone prace nad nową bronią. W ostatnich latach pojawiło się coraz więcej informacji o nieznanych dotąd podziemnych instalacjach, które mogły służyć badaniom naukowym i produkcji. W końcowych miesiącach wojny generał SS Kammler przenosił pod ziemię coraz większe ilości ludzi i sprzętu. Chciał skoncentrować pozostałe mu środki. Za dnia te transporty mogły stać się celem ataków z powietrza. Witani jako wyzwoliciele, Amerykanie po wejściu do Czech również szukali miejsc ewentualnej produkcji tajnej broni i dowodów na badania jądrowe. Krążyły też nowe pogłoski o Alpenfestung, czyli alpejskiej twierdzy. Oddziały SS miały wycofać się w góry Bawarii i Austrii, by stamtąd bronić się przy pomocy najnowszej broni stworzonej przez hitlerowskich inżynierów. Kolejny raz mówiło się o bombie atomowej, dlatego nadal trwały poszukiwania. Alpejska twierdza była ostatnią nadzieją, chimerą III Rzeszy. Tu właśnie tajna broń miała zostać przygotowana do użycia i spowodować całkowity zwrot w wojnie.
Według ostatnio odkrytych źródeł pod terminem Alpejska Twierdza nie kryła się jedynie obronna forteca, ale cały system podziemnych tuneli. Reichsführer SS Himmler chciał ulokować te tunele tak głęboko, jak tylko się da, żeby chronić je przed potężnymi alianckimi bombami najnowszej generacji. Budowali je głównie robotnicy przymusowi i więźniowie obozów koncentracyjnych. Ważną rolę w operacji przenoszenia projektów budowy tajnej broni pod ziemię odegrał również Hans Kammler. To on zajął się koncentracją koniecznych środków, by umożliwić ich realizację. Człowiek odpowiedzialny za tajną broń stał się w ten sposób nadzieją Hitlera. W tym miejscu, położonym między Salzburgiem a Wiedniem, także odkryto wzmocnione konstrukcje budowlane i podziemne pomieszczenia. Wiadomo, że była to próbna wyrzutnia rakiet. Według źródeł amerykańskiego wywiadu w niżej położonych tunelach pracowano z bardzo niebezpiecznymi substancjami, takimi jak związki toru czy uranu. Wiemy, że zaopatrywali się w dużej ilości różnych metali i komponentów chemicznych. Dlatego możemy przypuszczać, że starali się ulepszyć materiały wybuchowe, takie jak trotyl. Nie ma znaczenia, czy określimy te materiały wybuchowe jako superbroń, czy nie. Z pewnością nie miały nic wspólnego z konwencjonalnymi materiałami wybuchowymi. Wyraźny dowód poszukiwań nowych rodzajów broni, a są jeszcze inne tropy. Sankt Georgen nad rzeką Gusen koło Linzu. W ciągu zaledwie 13 miesięcy zbudowano tu ogromną podziemną fabrykę o nazwie Bergkrystal, czyli kryształ górski. Oficjalnie montowano w niej jedynie samoloty odrzutowe Messerschmitt. Konstrukcja miała 8 km długości i znajdowała się tylko na jednym poziomie. Tymczasem od jakiegoś czasu ta wersja budzi wątpliwości. Od dziesięcioleci spekulowano na temat istnienia drugiego poziomu w podziemnej kopalni Bergkrystal. Dokumenty i fotografie firmy, która podczas wojny brała udział w budowaniu systemu podziemnych kopalni, potwierdzają, że konstrukcja powstała na kilku różnych poziomach. Codzienne raporty wskazują, że cała budowla miała około 16 km długości. Wszystko to wykonała jedna firma budowlana. Tymczasem w budowę całego systemu było zaangażowanych wiele firm i grup roboczych. Dlatego mamy podstawy wierzyć, że cały podziemny kompleks był znacznie większy, niż się dzisiaj przyjmuje. Inne dokumenty sugerują, że cały podziemny system mógł mieć nawet 40 km długości. Te zdjęcia wykonano w tunelach nienależących do znanej części kompleksu Bergkrystal. Pomiary geoelektryczne ujawniły, że istotnie było tam kilka poziomów. Odkryliśmy struktury Bergkrystal. Tunele są dobrze widoczne, a pod Bergkrystal znaleźliśmy kolejne struktury. Niedługo potem odnaleziono fotografię, na której widać te różne poziomy. Przy głównym wejściu w tunelu po lewej stronie znajdowały się zbiorniki z wodą.
To była taka gigantyczna hala. Jakieś 20 metrów za zbiornikami z wodą była winda. Ta winda była na poziomie ziemi. Były też dwie inne windy położone obok siebie. Spuściliśmy w szyb latarkę, żeby go oświetlić. Brat powiedział mi, że wiedział o innych poziomach i że jakieś 5-6 pięter pod nami znajdowały się inne tunele. Na terenie Berg Crystal zmierzono również znacznie zwiększony poziom promieniowania. Powstaje pytanie, czy podwyższone promieniowanie jest pochodzenia naturalnego, czy też to ślad z przeszłości. Te kwestie muszą jeszcze zostać zbadane. Niedaleko Sankt Georgen jest jeszcze jedno interesujące miejsce. W czasie wojny wzniesiono tam strukturę na planie ośmiokąta. Dzisiaj budowlę pokrywa warstwa betonu, którą częściowo usunięto w 2013 roku. Ten przedmiot został odkryty podczas prac wykopaliskowych. Specjaliści stwierdzili, że jest to część składowa akceleratora cząstek używanego w badaniach nad atomem. Instytut Fizyki Uniwersytetu Arizona napisał: w naszym urządzeniu są elementy odpowiadające temu znalezisku. Podziemną strukturę zbadano również metodą geoelektryczną. Dzięki tej metodzie byliśmy w stanie zidentyfikować jeszcze inne obiekty znajdujące się pod betonem. A co konkretnie znajduje się pod tą strukturą? Sądzę, że jest wystarczająco dużo powodów, żeby prowadzić badania archeologiczne. Dlaczego w archiwach inżyniera Jakoba znajduje się list z roku 55, sugerujący, że w tym miejscu powinny zostać zbudowane dwa reaktory atomowe? Do dzisiaj nie wiem, skąd mój ojciec wziął taki szczegółowy pomysł na elektrownię atomową. Był utalentowanym inżynierem budowlanym, ale nie miał nic wspólnego z fizyką czy fizyką jądrową. A co było na tych planach? Na rysunkach planowana elektrownia atomowa jest zbudowana na planie ośmiokąta. Czy kształt i lokalizacja to tylko przypadek? Co kryje się pod ziemią? Już zbudowana elektrownia? Na szkicach widać 5 poziomów. Wiercenia, prace wykopaliskowe i pomiary mogłyby wyjaśnić tajemnice tych planów i odnalezionych przedmiotów. Kolejny dokument to kolejna tajemnica. Raport ekspertów Austriackiej Organizacji Energii Atomowej z roku 1968 zajmuje się kwestią, czy głębiej położone tunele nadawałyby się do składowania odpadów radioaktywnych. Raport wymienia nawet pomieszczenia zniszczone w czasie wojny. Gusen to szczególnie interesująca lokalizacja, ponieważ w roku 1943 SS stworzyło tu duży kompleks przemysłowy. W tym czasie Hans Kammler zajmował się tam różnymi projektami. Tego samego roku rozpoczęto tam pracę nad ściśle tajnym programem podziemnych fabryk broni. Do części surowo strzeżonych przez SS sektorów nie mieli wstępu nawet generałowie Wehrmachtu. Zachowały się bardzo ważne, oryginalne materiały źródłowe, a mianowicie tzw. księgi kontroli wagonów ze stacji kolejowej Sankt Georgen an der Gusen. Ciekawe, że jako odbiorca przesyłek figuruje sam inżynier Kammler, tak jakby były one przeznaczone konkretnie dla niego. Odnajdujemy również nadawców tych przesyłek. Obok zwykłych towarów, takich jak żywność czy materiały budowlane,
Docierały tu również inne dostawy i to z miejsc, w których produkowano rakiety lub gazy trujące, a także prowadzono badania nad atomem. Ludzie SS prowadzili bardzo zaawansowane badania naukowe. Mogli też zawsze podejmować bezwzględne działania. Mieli do dyspozycji potrzebne środki i potrafili w pełni wykorzystać te okoliczności. Jeśli wziąć pod uwagę, jakie materiały tu dostarczano, a także rozmiary instalacji, nie sposób uwolnić się od podejrzeń, że musieli tu produkować, badać czy testować coś bardzo szczególnego. Bezpośrednio do SS dostarczano także wyposażenie techniczne. Oprócz specjalnych surowców były też urządzenia emitujące promieniowanie. Na miejscu pracowały potężne instalacje elektryczne o wielkiej mocy. Czemu miały służyć? Również raport radzieckich tajnych służb na temat niemieckiej broni atomowej wspomina o niewiarygodnej mocy prądu. Czy był to tylko przypadek? Przypuszczamy, że Guzenkammler próbował stworzyć ośrodek badań i budowy tajnej broni. To jasno wynika z jego wysiłków, żeby skupić w jednym miejscu pod swoim kierownictwem badania nad technologią rakietową, atomową i lotniczą. W tym celu wyszukiwał dobrze wyszkolonych naukowców i techników spośród jeńców wojennych i więźniów obozów koncentracyjnych. Pochodzili z wielu krajów. SS bezwzględnie korzystało z pracy niewolniczej i przymusowej. Zmuszali ludzi do pracy przy produkcji, grozili naukowcom i inżynierom. Niektórzy z tych specjalistów wierzyli, że współpraca z SS pozwoli im przetrwać ten straszny czas. Nie mogli wiedzieć, że wiedza o tajnych projektach oznacza dla nich wyrok śmierci. Jeżeli chodzi o kolegów, którzy ze mną jechali i innych więźniów, to z takich rozmów wynikało, że każdy z nich reprezentował jakiś zawód związany z przerobem metali, naprawą pojazdów samochodowych, ze sprawami elektrotechniki, w ogóle zawody techniczne. Pracowało tu bardzo wielu naukowców i specjalistów z różnych krajów. Kammler uważał, że nowa broń, którą stworzy, pomoże III Rzeszy pokonać wroga i wygrać wojnę. A dla osiągnięcia tego celu nic się nie liczy. Żadna cena nie jest za wysoka. Rodziny osób, które przeżyły obozy koncentracyjne i pracę przymusową, nigdy nie zapomną straszliwych doświadczeń swoich bliskich. Moja matka pracowała w kopalniach w St. Georgen. Były tam jeszcze inne chodniki poniżej tych, na których przebywała. Węgierski inżynier, który też tam pracował, powiedział jej, że prowadzone są tam prace nad bronią tak potężną, że gdyby udało się ją stworzyć i wykorzystać, Hitler mógłby wygrać wojnę. Inne dokumenty pokazują, że zatrudnieni tam więźniowie, którzy działali w ruchu oporu, próbowali przekazać aliantom informacje na temat produkcji broni. Byli wśród nich członkowie francuskiej organizacji podziemnej Marco Polo. Siatka Marco Polo była szczególnie zainteresowana nowymi rodzajami broni. Rakietami V1 i V2 oraz wszelką inną bronią masowego rażenia. Przesłali te informacje aliantom. W jednym dokumencie wielokrotnie powtarza się nazwisko pewnego człowieka, którego należało za wszelką cenę wydostać z obozu koncentracyjnego. Głównym argumentem przemawiającym za tą akcją był fakt, że wśród dziesiątków tysięcy więźniów znalazł się podobno francuski ekspert atomowy, Jacques Bergier.
Bergier, według jego własnego oświadczenia, został zmuszony przez SS do współpracy i wciągnięty do badań w dziedzinie fizyki nuklearnej. Był już wtedy uznanym specjalistą od rozszczepienia atomu. To dość niezwykłe w czasach, kiedy świat oficjalnie nie wiedział, że istnieje w ogóle coś takiego jak bomba atomowa. Bomba opierająca się na rozszczepieniu jądra atomu. W kolejnym oświadczeniu Bergier informuje, że w styczniu 1945 roku zmuszono go do wygłoszenia w obozie Gusenmauthausen odczytu dla oficerów SS na temat energii jądrowej. Obowiązywał też stały rozkaz SS, żeby na zakończenie prac eliminować niepotrzebnych świadków. Chodziło o tysiące ludzi. Wyszkoleni na ćwiczeniach przeciwlotniczych więźniowie w razie alarmu mieli jak najszybciej chronić się w podziemnych tunelach. Planowali nie tylko wymordować wszystkich więźniów, ale również wszystkich świadków spośród ludności cywilnej. Zamknęli więźniów w tunelach na 2 dni i 1 noc, a następnie rozkazali wysadzić je w powietrze. To masowe morderstwo udaremniły szybko zbliżające się wojska sprzymierzonych. W tych dniach Hitler rozkazał swoim generałom za wszelką cenę utrzymać front, żeby zyskać czas potrzebny do ukończenia budowy przerażającej broni, która miała przynieść zwrot w wojnie. Kiedy alianci wyzwolili obozy Mauthausen i Gusen, Hitler już nie żył. Amerykańska armia odnalazła w nich więźniów, którzy z najwyższym trudem zdołali przetrwać morderczą, niewolniczą pracę w podziemnych tunelach. Potomkowie tysięcy ofiar z różnych krajów Europy do dzisiaj ich opłakują i wciąż pytają, dlaczego. Moja matka miała na tle swoich przeżyć taki uraz, że udało mi się od niej uzyskać tylko okruchy informacji na temat tego, co się wtedy naprawdę działo. Zawsze mówiła, że nie chce o tym rozmawiać. A pod koniec życia wyrzuciła nawet zdjęcia, żeby ostatecznie pozbyć się raz na zawsze wspomnień. Ale co się stało z ludźmi kierującymi programem produkcji morderczej broni? Świadkowie podają różne wersje, daty i miejsca śmierci Hansa Kamlera. Według jednej z nich, znalazłszy się w beznadziejnym położeniu w Czechach, miał odebrać sobie życie przy pomocy kuli lub trucizny. Po wojnie jego śmierć została w Niemczech potwierdzona sądownie. Są jednak tropy wskazujące na to, że mógł przeżyć. Nigdy nie odnaleziono jego ciała ani żadnych osobistych dokumentów, a świadectwo podwładnych o jego samobójczej śmierci budzi duże wątpliwości. Nowy materiał źródłowy wydaje się przeczyć tej wersji. Jego rzekome samobójstwo stoi w sprzeczności z raportami amerykańskiego kontrwywiadu. Amerykanie mieli aresztować Kamlera 9 maja 1945 roku, jednak jakiś czas później udało mu się uciec. To było ważne źródło. Informacja o tym, że Kamler zdołał uciec, była prawdopodobnie dziełem wywiadu, który chciał ukryć fakt, że Kamler w rzeczywistości nadal był w rękach Amerykanów. Ten człowiek nie krył się z faktem, że przeszedł na stronę zwycięzców. Specjalista od rakiet Werner von Braun będzie pracował dla Amerykanów. Hans Kammler miał kiedyś powiedzieć niemieckiemu ministrowi zbrojeń Albertowi Speerowi, że któregoś dnia zaoferuje Amerykanom nowe rodzaje broni. Gdzie więc mógł się podziać człowiek, który zbudował Hitlerowi fabryki śmierci i broń odwetową? Syn wysoko postawionego oficera amerykańskiego wywiadu opowiada nam o największej tajemnicy swojego ojca.
Mój ojciec twierdził, że Obergruppenführer dr inżynier Hans Kammler poddał się Amerykanom i został przewieziony do Stanów. To oficer Donald Richardson z synem Johnem. Pracował pod bezpośrednimi rozkazami naczelnego dowódcy amerykańskich sił zbrojnych generała Eisenhowera i towarzyszył prezydentowi Rooseveltowi na najważniejszych naradach aliantów. Odpowiadał za to, żeby wysoko postawieni, dysponujący dużą wiedzą Niemcy nie wpadli w ręce Rosjan. Czy Hans Kammler trafił do Stanów Zjednoczonych właśnie z tego powodu? Mojemu ojcu nie wolno było mówić o tym przez 50 lat. Ja też musiałem milczeć, dopóki żył. Teraz po 70 latach mam okazję opowiedzieć tę historię. Ale co Kammler miał do zaoferowania? Mój ojciec pomógł przejąć prawie 70 kg uranu do produkcji broni, prawdopodobnie z Bergkrystal w Sankt Georgen. Doktor inżynier Kammler był przetrzymywany w tajnym, ściśle strzeżonym ośrodku. Mój ojciec i jego ludzie przesłuchiwali go, traktując jak ostatnią szmatę. Przez jakiś czas żył w Stanach i gdzieś w 1947 roku najprawdopodobniej popełnił samobójstwo, co można zrozumieć. Żadne inne źródło nigdy nie potwierdziło, że Kammler miałby dostarczyć Amerykanom materiał do budowy bomby atomowej. Trudno to sobie wyobrazić i trudno potwierdzić. Nikt inny jednak nie wiedział tyle, co on na temat tajnej broni, nad którą pracowali naziści. Kammlera szukali wszyscy alianci, nie tylko Amerykanie. Z pewnością w ostatnich miesiącach wojny Niemcy, Amerykanie, Rosjanie i Brytyjczycy byli zasypywani plotkami o zaciętym oporze dzięki nowym rodzajom broni, jakie Hitler trzyma w zanadrzu na ostatnią chwilę, żeby wygrać wojnę. Pod koniec maja 1945 roku Amerykanie przechwycili niemiecki okręt podwodny zmierzający do Japonii. Na jego pokładzie znajdował się śmiercionośny ładunek – 560 kg tlenku uranu. Podobno materiał ten został później użyty przez Amerykanów do skonstruowania pierwszej bomby atomowej Little Boy. Na pokładzie tego okrętu podwodnego znajdował się specjalista od bombowych zapalników, bliski znajomy Hansa Kammlera. Wracamy do Sankt Georgen. W dokumentach pewnego szpiega odnajdujemy kolejne miejsce związane z tajną bronią. Prowadzić do niego miało wejście na terenie ówczesnej strzelnicy SS. Jeżeli są istotne dowody na istnienie miejsc związanych z II wojną światową, gdzie pod kierunkiem SS pracowano nad nowymi rodzajami broni z udziałem niewolniczej siły roboczej, to takie miejsca i związane z nimi dokumenty mogą być badane. Oczywiście uczeni, badacze i inni powinni mieć do nich dostęp. Wykopaliska prowadzone na terenie strzelnicy w Sankt Georgen zdają się potwierdzać informacje agenta. 3 metry pod powierzchnią ziemi odkryto wzmocnioną strukturę zbudowaną z granitu i betonu, a także schody prowadzące w dół. Tymczasem niedługo potem władze wstrzymały prace wykopaliskowe, twierdząc, że to tylko pozostałości strzelnicy. Moim zdaniem najprawdopodobniej władze postąpiły tak na wszelki wypadek, obawiając się, że znalezisko może okazać się kłopotliwe. Bardzo szybko uznano cały teren za chroniony zabytek. W tej chwili obowiązuje tu zakaz wykopalisk i pomiarów. Nie powinniśmy zakładać, że władze udostępnią informacje tylko dlatego, że je mają i że my o nie prosimy. W rzeczywistości trzeba postępować tak jak inni ludzie przez dziesięciolecia. Kiedy znajdzie się jakieś dowody na coś ważnego, należy walczyć i starać się uzyskać jak najwięcej. Być może było tam coś ważnego, a może nie. Ale nie dowiemy się, dopóki nie sprawdzimy. Dopóki nie będziemy mieli w ręku dowodów. Nie jest tak, że wystarczy powiedzieć władzom, że tam się działo coś ważnego, że można prawdopodobnie uzyskać informacje na ten temat i dlatego prosimy o pomoc. To nic nie da. Tak mi się przynajmniej wydaje. To nie jest usprawiedliwienie, ale taka jest po prostu ludzka natura. Tak działa mój rząd, tak samo działa wasz rząd i działał rząd hitlerowski. Tak działają wszystkie rządy.
Nadal są jeszcze niezbadane dokumenty na temat głównych aktorów tego czasu i technologii. Wykopaliska i pomiary powinny być dokonywane we wszystkich miejscach, gdzie nieodkryte podziemne pomieszczenia z czasów Hitlera wciąż kryją tajemnice. A jaki wniosek wypływa z poszukiwań niemieckiej bomby? Hitlerowscy konstruktorzy broni zaszli dużo dalej niż ktokolwiek się spodziewał. Było znacznie więcej grup badawczych niż przypuszczano. Według wielu źródeł Niemcy budowali bombę atomową, niemniej jak dotąd nie ma żadnego materialnego dowodu na to, jak wiele osiągnęli. Powinniśmy brać w rachubę wszystkie możliwości. Jesteśmy jeszcze daleko od poznania pełnej prawdy. Liczne archiwa pozostają dla nas niedostępne. Problem polega na tym, żeby zebrać wszystkie porozrzucane w wielu miejscach na świecie odkrycia. Jeśli to się uda, będziemy bliżej prawdy. To próba niedużej bomby atomowej dokonana podczas zimnej wojny. To niewielki, taktyczny, artyleryjski pocisk atomowy stworzony w Stanach Zjednoczonych na początku lat 50. A to wyrzutnia pocisków jądrowych. Można się tylko zastanawiać, co oznaczałaby dla świata broń atomowa w rękach nazistów. Faktem jest jednak, że Amerykanie planowali użycie broni atomowej przeciwko Niemcom, gdyby zaszła taka potrzeba. Niemcy zdążyli skapitulować w ostatniej chwili. Opracowanie Telewizja Polska. Czytał Janusz Szydłowski.